Pod koniec lutego 1988 roku Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jednogłośnie zdecydował o nadaniu doktoratu honoris causa prefektowi Kongregacji do spraw doktryny wiary niemieckiemu kardynałowi Józefowi Ratzingerowi. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w październiku podczas inauguracji roku akademickiego 1988-89 i ściągnęła do Lublina najważniejszych duchownych w Polsce na czele z Józefem Glempem, prymasem Polski. W laudacji, którą wygłaszał biskup Alfons Nossol, padły słowa o znaczącym dorobku naukowym Ratzingera, który w wieku 60 lat miał w swojej bibliografii naukowej aż 59 pozycji książkowych, 267 artykułów w różnych czasopismach teologicznych i dziełach zbiorowych, 34 hasła w ważnych encyklopediach chrześcijańskich, 71 recenzji, 17 angażów współwydawniczych w specjalnych dziełach i czasopismach, 110 prac popularno-naukowych oraz 63 tytuły audycji radiowych na tematy teologiczne. To dorobek twórczy kapłana, który już w 31 roku życia został profesorem teologii. Oto człowiek sukcesu. Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał kardynał Ratzinger już w 3 uniwersytetach doktoraty honoris causa, mianowicie w Stanach Zjednoczonych, w Peru i w RFN i dziś na KUL, podkreślał biskup Nossol. 19 kwietnia 2005 roku w drugim dniu konklawy i po 4 głosowaniach kardynał Józef Ratzinger został wybrany 265. biskupem Rzymu. Przyjął imię Benedykta XVI i dewizę Cooperatores Veritatis, współpracownicy prawdy. 11 lutego 2013 roku Benedykt XVI ogłosił, że z dniem 28 lutego rezygnuje z posługi biskupa Rzymu i następcy świętego Piotra. Jako papież senior zamieszkał w klasztorze na terenie Watykanu i oddał się milczącej modlitwie za Kościół.